W sobotę 17 listopada na Jasielskim Uniwersytecie Dziecięcym, jak zwykle w murach Podkarpackiej Szkoły Wyższej w Jaśle, odbył się pierwszy wykład Dlaczego żarówka świeci? Wykład poprowadzą nasi goście, panowie doktoranci z Uniwersytetu Jagiellońskiego, Instytutu Fizyki, pan Grzegorz Brzezinka i pan Witold Zawadzki. Panowie na co dzień pracują naukowo, dziękujemy bardzo za powitanie, ale również prowadzą podobne zajęcia na Uniwersytecie Dziecięcym w Krakowie. Tym bardziej nam jest bardzo miło, że panowie znaleźli czas i z taką ochotą tutaj do nas przyjechali. Jeżeli nam się spodobają, to być może poprowadzą kolejne, w późniejszym terminie, również ciekawe, interesujące wykłady. Oddaję głos i z ciekawością sama dowiem się, dlaczego żarówka świeci. Dziękuję bardzo. Przyjechaliśmy do Was z Krakowa, tak jak już powiedziałem, z Uniwersytetu Jagiellońskiego, czyli najstarszego uniwersytetu w Polsce. I chcieliśmy się z Wami podzielić wiedzą dotyczącą prądu elektrycznego. Ale widzę, że Krzysiu jeszcze się nie obudziłeś chyba. Dlaczego ciągle ziewasz? No Witek, sobota jest. Mówię, jak wcześniej musiałem wstać, żeby tutaj przyjechać. Ale już jest po południu. No to akurat zgadza moją drzemkę. Chyba cię będę musiał obudzić. O, ja będę bardzo wdzięczny. Znasz jakąś metodę? Tak, super metoda. Podejść do drugiego. Tutaj. Damy ci na resztę. Tutaj teraz podszedł. Tutaj. No. Wyjdźcie się wszyscy za ręce. Podejdźcie tutaj. A wszyscy patrzą uważnie, co się stanie. Mam takie małe urządzenie do budzenia. Ale dziwnie jak budzik, nie ma wskazówek. Ale ma bateryjkę. I zaraz zobaczycie, co się stanie. Tylko trzeba chwycić kabelki. Ty chwyć za jeden tutaj. Grzesiu, ty podejdź tutaj, chwyć za drugi. Nie, jeszcze nic się nie dzieje. I uwaga, boicie się? Trzymajcie się za ręce. Dajcie ręce wysoko do góry, żeby wszyscy widzieli, że się trzymacie za ręce. I moment. Co się stało? Powiedz, co się stało? Kopnął was prąd. No tak, ale czujecie się bardziej ożywieni? Dobrze, a co to tak w takim razie jest prąd elektryczny? Bo on jest naszym bohaterem dzisiejszego wykładu. Otóż prąd elektryczny są to płynące, woda w rzece, płynące ładunki elektryczne ujemne, czyli głośno. Elektrony. Tak. Zanim będziemy wykonywać eksperymenty, to przejrzyjcie się na ekran, na animacji. Mamy kawałeczek materiału. Są w nim elektrony? To są te kółki. Tylko wtedy, jeśli przepływają przez nią elektrony, tak? Tam teraz elektrony cały czas są, ale one nie ruszają się tak wzdłuż tego kabla. Żeby się poruszyły, to potrzebujemy baterii. Żarówka ma dwie końcówki, bateria też ma dwa, mówimy, bieguny. Zezwany tylko zakiszony. To jest zakiszony. Kisi tak specjalnie, że się wrzuca, bo tam jest woda, sól i takie inne substancje, jakieś przyprawy. I właśnie są takie kiszone ogólnie. Wykonać. Odprawdzimy. No to co, bierzemy znowu bateryjkę. Bateryjkę. Ja bym to od razu do prądu włączył. Bo tutaj też jest prąd. Do większego prądu. Takiego... Sprawdzaliśmy, czy prąd przepływa. Tak samo teraz podłączymy żarówkę. Nie będzie.
Będzie się ciło, czy nie będzie? Jak się ciło? To jest na tak, ręka do góry. Tam jest dużo wody w tym ogórku, zastanówcie się. Jest woda. No to sprawdzamy, proszę bardzo. Świeci? Nie! Nie świeci. Czyli ten ogórek wygląda na to, że nie przewodzi prądu. Ale Grzesiu chce go podłączyć chyba do kontaktu. Do kontaktu. No, ale ja czy ty wiesz, że to jest niebezpieczne? Wiem, że to jest niebezpieczne. I przykręciłem je do drewnianej podstawki. Czy drewno przewodzi prąd, czy nie? Nie, drewno jest izolatorem. Dlatego nic się nie stanie, jeśli tutaj przykręcę te metalowe części. One nie będą, te drewno nie będzie przechodziło prądu. No więc ten ogórek teraz zostanie nabity na te dwa widelce. O, tutaj. Tutaj, popatrz, jak jest soczyste, aż tutaj kapie trochę. O, dobrze. Zrobimy sobie tutaj może miejsce. Tutaj położymy na środku. Odsuniemy wszystko dla bezpieczeństwa. I teraz włączamy to do kontaktu. A dlaczego do kontaktu, a nie do bateryjki? Dobrze. Jaka to miała być różnica? No właśnie, na bateryjce tutaj z boku jest napisane, że ta bateryjka ma coś, co się nazywa napięcie 4,5 V. Napięcie mierzy się... 1000. Mniej. 500. Troszkę mniej. 200. O, 200, bardzo blisko. 230 V jest takim gniazdem. Więc o wiele więcej niż baterii. Zobaczmy, wiemy, że 4,5 V nie wystarczyło, żeby taki ogórek przewodził prąd. Zobaczmy, czy 230 V już wystarczy. Teraz jeszcze, zanim wykonamy ten eksperyment. Ogórek taki kiszony jest bardzo podobny do Was. Ale dlaczego? Ten ogórek zawiera w sobie bardzo dużo wody. Tak samo jak ciało człowieka, prawda? Ponad 70%. Ten ogórek zawiera w sobie dużo soli. Człowiek też ma w sobie dużo soli. Nasze łzy też wsadził palce na kontakt. Słuchajcie, świeci, możemy jeszcze raz go poprawić na tych poziomach, dlatego że ona jest drewniana. Będziemy bezpieczni. Zobaczcie, co się dzieje. I świeci. To kto z Was zgodzi się na to, żeby go podłączyć do kontaktu? Co ta żaba tutaj robi na tym zesłuchu? Ona siedzi i patrzy się na dzieci. Ale to coś jest bardzo dowcipne. A co to jest co? A to jest martwa żaba. Nie żaba. Martwa żaba, co jeszcze nie odsłuchać? A właśnie, ponieważ na tym wykładzie chciałem zrobić taki eksperyment, który pokazuje, jakie są skutki przepływu prądu przez człowieka. Czyli w zasadzie, żeby to zrobić, to musiałbym złapać na polu jakąś żabę, przy was ją rozkroić, wypluć jej flaki na zewnątrz i patrzeć, co się będzie działo, jak będę podłączył do niej prąd. I teraz zamiast to robić, to oczywiście jest... I teraz do nerwów, czyli takich włókien, które sterują mięśniami w tej żabie, podłączamy z baterii prąd. Zobaczcie, co się dzieje z nogą żaby. Ta żaba jest już martwa, przypominam. Co się dzieje z jej nogami? Ruszają się, czyli popatrzcie. Tym, że my ruszamy rękami, ruszamy nogami, sterują właśnie impulsy elektryczne, które są przewodzone przez takie włókna nerwowe w naszym ciele. Czyli tak naprawdę ruchami naszego ciała też steruje prąd elektryczny. Zgadza się, te nerwy to są właśnie takie elektryczne kabelki. Bardzo dziękujemy naszym panom wykładowcom. Mam nadzieję, że wykład naszym studentom się podobał i że zaprosimy panów 19 stycznia na kolejny wykład. Tym razem, mam nadzieję, dowiemy się, czy można widzieć uszami. Dziękuję. Materiał przygotowała Justyna Konieczna.